czyli Państwo zobaczą, wracamy do punktu wyjścia, jak to się pięknie, logicznie zazębia, prawda? W naszym Radiu Tok FM Eurokoncita Ekstra, w naszej telewizji Wiesiolandia. Tu mamy szkołę na Saskiej Kępie, gdzie moja koleżanka Bożena Rossa uczyła dzieci, że Bóg to Jahwe. Uczyła w jakimś sensie pewnych spraw, aspektów z Biblii. Dzisiaj Radio Maryja mówi o tych Arabach różnych, których tu jak przyjmiemy, to dopiero będą problemy. Ale czy dało się w ogóle tym Polakom zaszczepić imię Boże Jahwe z Biblii? Dlaczego Polska na Biblii nie stoi? Dlaczego dla Polaków imię Boże Jahwe to coś takiego z kosmosu, z Marsa dziwnego, podczas gdy oni powinni to znać, wiedzieć? W Biblii imię Boże Jahwe, tetragram, występuje 7000 razy około. 7000, a więc nie dwa, nie trzy, bo dwa razy słowo Jehowa no, jest użyte przez słowackiego w Kordianie. I tego też nie wiedzą, no bo jak boją się tego Jahwe, no to dlaczego mają się nie bać Arabów? No, także nasze radio Tok FM Eurokoncita Ekstra. Ciekawe aspekty w naszym radiu Tok FM Eurokoncita Ekstra. Państwo zobaczą, ile problemów mają moherowi warszawiacy, moherowi Polacy, ile mają problemów ze zrozumieniem własnej wiary, skąd się ona wzięła, kto ją poprzerabiał, kto ją przerobił, kto ją dostosował dla potrzeb, dla jakich potrzeb, kogo, kim byli faryzeusze, saduceusze w pierwszym wieku naszej ery, kim są dzisiaj faryzeusze, saduceusze, no zwłaszcza i zważywszy, że bierzemy pod uwagę temat mieć i być. Tytuły: docent doktor habilitowany, kuma kumę, zachwala. Dzisiaj nawet wzięłam też to takie czasopismo, gdzie ta Magdalena Woźniak, tak, która prowadzi tę galerię Kartonowia. Bardzo miła dziewczyna, ale po co ta Zbylut z nią, proszę Państwa, wywiad przeprowadza? Przecież ta Zbylut to ledwie co jest malarką. Tutaj widzimy ją na tym, w całej grupie gdzieś stoi na jakimś tam pikniku, proszę Państwa. No, na jakimś plenerze bierze udział i myślała, że już wiesz. Także doszło w przypadku tej Zbylut, doszło do czterech dyrektorów Krajowej Izby Rzemieślniczej, no tam na pętli pod pałacem, to znaczy pod pałacem, czyli pod Teatrem Wielkim, na pętli 175, na pętli 128, czy tam coś jeszcze jest, nawet nie przyglądałam się, ale tam na tej pętli, gdzie ta Krystyna Zbylut powiedziała, że już nic nie robi, że już nie robi, no bo pałeczkę przejęła jakby galeria Stalowa Art Gallery, 26 Stalowa Art Gallery, no to może i lepiej będzie, bo jak tak daleko jeździć do tej Stalowej Art Gallery. Ale wiecie Państwo, rzeczywiście ludzie bardzo przykrzy są, sobie dokuczają, już tam pomijając to, że ta Zbylut jakąś policję na Anitę wzywa, bo ciasteczko ukradła. To wiecie co Państwo, to jest po prostu skandal. Jacy głupi ludzie, nie mają przygotowania psychologicznego, nie mają przygotowania pedagogicznego, są strasznie naiwni, są głupi, a świadkowie Jehowy od dziecka już wiedzą, jak przekazać prawdę praktycznie, tak jak Niemcy, prawda? Niemcy nie lubią tytułów, Niemcy lubią praktycznie wykształcić. W rodzinie dziecko posyła się gdzieś tam do zawodówki. Są takie zawodówki o bardzo wysokim poziomie, bo tutaj w Polsce to i studia są na bardzo niskim poziomie. Na bardzo niskim poziomie. No jeżeli, proszę Państwa, nie mieli w ręku Biblii, nie weszli z ciekawości do cerkwi, bo tutaj to jest moheryzm, katolicki kraj, no to gdzie oni chcą jechać z kolei Polacy? Polki dwie pojechały do Ameryki kraść majtki. Proszę Państwa, poza tym, no gdzie to chcą oni jechać? No ten Włodek mówi, że on jedzie do Turcji. No Anita była w Turcji i to właśnie, bo i Anita to i on też. Musztarda po obiedzie, 100 lat za Murzynami. Nic nigdy nie ma, nic jego nigdy nie interesowało, pieniędzy nie ma i tylko tak chciałby, żebyś zasłonił, żebyś zasłoniła
bo on będzie brał szampany, kradł piwa, no to przepraszam bardzo, to jeżeli takie mają intencje, powiedzmy, że ludzie o ładnej twarzy, nawet tak, o ładnej twarzy, a są strasznie głupi, są strasznie naiwni i do Turcji, a mówi to, że jedzie do Turcji tylko po to, aby się pochwalić, mówi, że ma telefon, a to taki, ja mówię, no ja myślałam, że to jest ten twój telefon za 2600, a to jest za jakieś tam 900 czy 700 zł. Ja mówię, no to wielki telefon, się chwali telefonem, się chwali tym, się chwali tamtym, państwo zobaczą, ile brakuje tutaj samym swoim, także rzeczywiście, no Radio Maryja ma rację i mówi, że my sami ze sobą mamy straszne problemy. Także wracamy tutaj do tej naszej szkoły, gdzie moja koleżanka Bożena Rossa uczyła, proszę państwa, dzieci polskie, nie tylko w Polsce, uczyła dzieci polskie, że Bóg to Jahwe. No to co, to kosmiczne wiadomości? Rzeczywiście kosmiczne. Dla Polaka, dla Polki, dla Polaka. No pierwszy raz słyszała. No, tak jak pod Suwałkami byłyśmy, dziadek z babką, już dawno pewnie nie żyją, dawno. 40 lat to było tam. Proszę państwa, zatrzymali nas w domu, bo nigdy nie rozmawiali ze świadkami Jehowy. I się pytali, co to jest ta Biblia, co to jest Słowo Boże, no co to jest? No bo ksiądz mówi, o to Słowo Boże. No i co to jest? Halo, co to jest to Słowo Boże? No i się pytali. Ale, no to zaciekawieni. Bardzo mi się to podobało, że ci ludzie tak z nami chcieli rozmawiać aż bardzo długo, bo to było ponad godzinę, żeśmy musieli tę grupę gdzieś tam puścić. Poszła ta nasza grupa i potem nas szukali. A niestety tam pod Suwałkami też dziewczynki małe podpuszczane przez księdza katolickiego, przez kościół, chociaż nawet też niekoniecznie, ale same od siebie rzucały kamieniami. Dlaczego? Dlatego, że naród polski, moherowy, katolicki taki jest. Jak zobaczą coś innego, to się strasznie dziwią. A może teraz właśnie trzeba się zastanowić, czy przypadkiem w XXI wieku Bóg Jahwe, o którym tutaj Bożena Rossa mówiła w tej szkole dzieci, słuchajcie, że Bóg Jahwe jest Bóg Jahwe. No, strasznie dzieci się zaciekawiły. Że, proszę państwa, ten Bóg Jahwe dopuszcza do takich rzeczy. To czy my będziemy walczyć, będziemy wikłać się w politykę, angażować się w politykę tak, żeby po prostu nie być naśladowcą Jezusa Chrystusa. Bo Jezus powiedział, kto mieczem wojuje, ten od miecza zginie, że przyjdzie taki czas, że już nawet sztuki wojennej się nie będą uczyć. Ale to na razie się na to nie zanosi, bo czy świeccy, czy religijni, prawda, teraz nie ma tej teokracji, bo świątynia zniszczona w roku 70, to na jednym wózku jadą, wszyscy są źli i brak im chwały Bożej, Biblia mówi, że okej, będzie rosyjska, 470 Polski, wolne mają katolicy. Proszę państwa, po co ten skręt Kiszek w autobusie 111, który jedzie w kierunku Esperanto? Po to, że w tym autobusie, który to tu odjeżdża, taki młody chłopak siedział i gadał z takimi młodymi dupeczkami. Drukarz Warszawa, drukarz. No to z jakiejś szkoły. Mieli takie bluzy sportowe. Pewnie, że gdzieś tam grają. Może w piłkę, może... Drukarz. No i jest Muzeum Drukarstwa, jest Muzeum Łowiectwa w Warszawie, ale to na pewno jest szkoła. Proszę państwa, no i tak kaszlał ten większy. Kaszlał, 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 kaszlał. Ja mówię, po co to kaszleć? Po co to chrumczeć? Po co to breszeć? No kopcą, rodzice kopcą. Poza tym opary. Wyziewy z ziemi, wyziewy, proszę państwa, z ulicy, bo to strasznie śmierdzi, z rzeki, przecież ta rzeka wielka, proszę państwa, Wisła. Państwo zobaczą, jak państwo byście pojechali do Ameryki Białystok, do Anglo-Ameryki Białystok, to tam rzeka jest przykryta, tam ona nie jest taka wielka. Dlaczego? Dlatego, że jest przykryta. No i proszę państwa,
byście sobie pojechali do Ameryki Białystok. Byście sobie pojechali do Ameryki Białystok. Tam za stadionem przez szwedzką i marki, no to jeszcze będzie 185 km. A tymczasem tutaj, wiecie Państwo, tak kaszlą wyznawcy papieża, wyznawcy Matki Boskiej, Ostrobramskiej, Częstochowskiej, Rzymskiej, Łacińskiej, a nie Krymskiej. No Państwo zresztą to słyszycie. W autobusie 111 ja między innymi dlatego wyszłam, bo on dość często, ładny chłopak, jak się tak zakręciłam, to w 0,1 sekundy żeście go Państwo widzieli w tym autobusie 111, z którego wychodziłam. Teraz przejdę się, bo te 5 minut to przecież więcej nie zajmie, jak dojdę tam do ulicy Dobrej mostem Poniatowskiego w Polsce. Także proszę Państwa, tu ciągle kopią, ciągle coś robią, ciągle coś grzebią i nie wiadomo co, komu i jak, na koszt Unii Europejskiej. Ale Unia Europejska liczy, że, a to jest, wiecie Państwo, czyje działanie? Działanie szatana. Także ksiądz Rydzyk powiedział, że to jest walka z ciemnymi, złymi mocami duchowymi. Walka szatana. Unia Europejska chce zrównać wszystko. Pod jakim względem? Pod względem religii. Czyli, że to, jaki poziom kulturalny czy religijny jest tam w Europie Zachodniej, to musi być i tu. I teraz ta odpowiedzialność, ta solidarność, proszę Państwa, no to właśnie to, że ta solidarność, proszę Państwa, wymaga, żeby Polska no nie była taka moherowa strasznie, żeby Polska nie była taka kaszląca, pochrumkująca, pobrechująca. To więc gdybyście Państwo pojechali do Ameryki Białystok, to tam byłoby wszystko takie prawdziwe, cerkiewne, takie prawosławne. A tutaj to moher na moherze i ciągle słychać w radiu Ave Mary, Ave Mary, Ave Maria. No i ten brzask taki, Polsko, Polsko, walczą o Polskę, jakby żebrała, tak krzyczy, albo ten ksiądz Ceberek. Mnie po prostu to drażni, że jeżeli dzwoni jakaś moherowa do radia Mary, to nawet sam ksiądz ją ucina, moherowa, która płacze, która jazgocze, która nie może normalnie nic powiedzieć, a jeszcze nie wie, czy to przyciszyć, czy ona jest na antenie. Pół godziny się pytają, czy są na antenie, zamiast normalnie dyskutować, czy jest na antenie, czy nie jest. No to jeżeli ma ważną sprawę. Stara wiara, stary tramwaj, stara Europa, stary papież. No tak mamy, proszę Państwa. Stadion Narodowy, który na początku Chińczycy budowali, a Janek Witek się sprzeczał, że nie. No i tak się sprzeczał i się sprzeczał. No nie mógł się pogodzić z tym, nie mógł się pogodzić sam. Także proszę Państwa, dlaczego kaszlą mohery, wyznawcy papieża tutaj w Warszawie? Jak tak będziemy przechodzić przez tę Wisłę, przez rzekę, to Państwo zobaczycie, ile wyziewów z tej, o już korki się tworzą momentalnie, druga godzina, ile wyziewów, proszę Państwa, czasu polskiego, przed trzecią, ciut przed trzecią, ile wyziewów z tej rzeki wielkiej, którą trzeba byłoby przykryć. O Państwa, zobacz, jedzie do Anglo sobie Ameryki Białystok, gdzieś taki morze, gdzieś tam pod, ale takie różne były, Orange, Grey, Basis, na Anglo, Ameryka, Białystok. Także tam jest powietrze, proszę Państwa, benzyna wysokiej klasy, wysokiej jakości, że nie ma tego zatrucia jak tutaj. Znaczy jest straszne zatrucie i to może też i dlatego ludzie nie są ludźmi, tylko już gdy się spada z dziada na gada, to ma się ten stres, te nerwy. Dzisiaj też obserwowałam, jak tak go 111 wychodzili, ale to jeszcze wcześniej, tam Adam Polska, to przypomina całej tutaj Polsce, że no wszyscy jesteście od Adama, wszyscy jesteście od Adama i Ewy. Także Warszawa, dzień i noc, dużo gości, dużo ludzi zastanawia się, chodzi, spaceruje, gdzie, co i jak. Te mosty wielkie, proszę Państwa, są podniecające dla Amerykanki, dla Amerykanina i nie wiadomo kogo jeszcze. No wchodzimy już, jesteśmy cały czas
Ten most Poniatowskiego jest wielki, ale będziemy obserwować jeszcze tak okrążając się, okręcając się praktycznie wielokrotnie, patrząc się na ten cały, proszę Państwa, Narodowy Stadion Polski. Co tu jest grane, co jest i jak jest. Także już jedziemy, proszę Państwa, jedziemy. No, gości duże jest, gości, patrzmy, żeby nam garaży nie zrobili. Ci jadący. No, także proszę Państwa, minutka i już. Oczywiście świadków Jehowy tu nie ma, bo widzą Państwo, że ciągle krew pobierają. A jak teraz będą walczyć z tymi Arabami, to co to będzie? Także proszę Państwa, będziemy tak zaglądać tu i zaglądać tam. Piękny ten, proszę Państwa, cały ten most Poniatowskiego. No i dobrze. Dojdziemy do Dobrej i już będziemy w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. Proszę Państwa, być może właśnie ten smród straszny w Warszawie, zanieczyszczający, rakotwórczy, sprzyja. Mnóstwo ludzi umiera na raka. Teraz to życie to już jest wcale niecenne, bo kiedyś jak ktoś tak umiera, to ja to jako dziecko, to ja pamiętam, że Jezu, tam ktoś umrze, bo na raka. Trzeba mu dać wszystkie pieniądze z całego świata. Trzeba go wesprzeć tak, żeby on nie umarł na tego raka. No ale to tak dzieci myślały. Teraz, wiecie Państwo, sytuacja się w ogóle zmieniła. O, mamy Pałac Kultury Stalina i Lenina. Że człowiek umiera i nikt go nie ratuje. W szpitalu często leży tam sam gdzieś. Człowiek, nikt do niego nie przychodzi. Nikt go nie ratuje. Także proszę Państwa, gdy jesteśmy na Mazowszu, nad Wisłą w Warszawie, katolickiej Polsce, a pomiędzy Bogiem i Odrą Gdańskim i Czechosłowacją, proszę Państwa. Też można się napić, proszę Państwa, różnych rzeczy, różnych drinków. Gdy nadaje nasze radio, to FM Brokoncita Ekstra Most strasznie trzęsie się, no bo to wiadomo, takie tonaże na tramwaj, to strasznie dużo waży. Tonaże. Gdy nadaje nasze radio, to FM Brokoncita Ekstra. Także przejdźmy to w kierunku Dobrej, bo chcemy troszeczkę zobaczyć, jaka sytuacja w naszym radiu. Mówimy, prawda, ale to od czego jest wyobraźnia, jak mówimy dźwięk, jak mówimy w stresie, jesteśmy zadyszani. No ja nie jestem zadyszany, ale tak to może specjalnie robię, bo jest bardzo miłe takie aura miła, aura, powietrze, smród. No ale widzę i wyziewy. Także w Anglo-Ameryce Białystok, jak Państwo jesteście, no to rzeczywiście ta rzeka jest bardzo wąska. Białka. Rzeka Biała. Ona jest przykryta. Tam są kafle po lewej stronie, po prawej. A tu macie, a tu nic nie macie. To jest bieda wielka. Tu wciąż coś kopią. Te tramwaje zmienne, autobusy zmienne. Pętle też zmienne wszystko. Także proszę Państwa, kupa śmiechu na wydechu. Nam to sprawia radość, że możemy się popatrzeć na Wisłę, na wodę. Nam to sprawia ogromną radość, że możemy pobyć na Mazowszu, nad Wisłą w Warszawie, w katolickiej Polsce, a pomiędzy Bogiem i Odrą Gdańskim i Czechosłowacją. I jeszcze będziemy się tak kilka razy obracać. Także jak sama nazwa wskazuje, most Poniatowskiego. Jesteśmy na moście Poniatowskiego. Można tak iść też na piechotę. Wola w kierunku Ochoty, dworca centralnego Mokotów, Żoliborz. Czyli, że nie jest to Anglo-Ameryka Białystok. No nie ma tutaj tych standardów specjalnie dla rowerów. Państwo widzą, że jeszcze co, to mogą nam garaż z tyłka zrobić. Nam wypadnie telefon, nam wypadnie kamera. I nie wiadomo, czy my nie wypadniemy do Wisły, do tej pięknej, śmierdzącej rzeki, Państwo, zobacz. Gdy nadaje nasze radio, to KFM Euro, Koncita Ekstra 182 na moście Poniatowskiego. Dlaczego? Dlatego, że wszystko wali przez most. Także, proszę Państwa, tamten most jest spalony po tamtej stronie lewej łazienkowej. A my tutaj, no, mamy tylko ten jeden most Poniatowskiego, bardzo fajny wiaterek i wycieczka murowana. Także nasze radio, to FM Eurokoncita Barbie,
Baby Langstrom Extra korzysta z różnych opcji. Mamy 5, 6, 7, proszę Państwa, sekretarek, które odbierają w telefonu, 6, 7 telefonów mamy do radia, to FM, do Pancika, ekspedytor, podawałam, no ale teraz nie mam czasu do tego wracać, także jakiś tam telefon zawsze dzwoni, sekretarki odbierają, proszę Państwa, jest adres e-mailowy elahof@gazeta.pl. Możecie wypisywać różne cuda, możecie dzwonić, zapraszamy. Tutaj w Warszawie, nie Anglia, Ameryka, Białystok, nie Cerkiew, nie biskup Jakub, nie Adam, tylko Adam Polska, tak jak jedziemy przez Adam Polską, akurat tam nie miałam włączonej komórki, to więc nawet nie nagrało się, że tam mówi speaker w autobusie, to znaczy to jest Staś, Adam Polska przy Parku Staryszewskim, który to Park Staryszewski jest pomiędzy, tutaj w Warszawie, pomiędzy Polskim Kępem i Saską Kępą, a tam Saska Kępa i tutaj znowu. I teraz tak, niektóre typy to są takie nieciekawe, bo zobaczą, że my coś tu opowiadamy, nadajemy programy w naszym radiu, to KPM Eurokonchita Extra, to oni też by chcieli coś tam porozmawiać na telefonach, a teraz jak z Ameryki dostarczyli i z całej zresztą Unii Europejskiej, z Zachodu, bo tu jesteśmy w tej wąskiej szczelinie pomiędzy Wschodem i Zachodem, Warszawa to jest wąska szczelina, a wielka wiocha, bo ona rozlewa się na całe to na Zowsze, kaszlowe, kaszlące, pochrumkujące, pobrychujące i są ścieki. I teraz tak, przejdziemy do meritum sprawy dnia dzisiejszego, 24 września 2015 roku, że jak to widać, jak to słychać, do lusterka zajrzyjcie. Jak to można się zorientować, że to moherowy nadaje moherowa? No bo są strasznie nerwowi, mało mają psychologii. Mówiłyśmy już o tej Zbyluk, że ona jest taka, nie to, że krzykliwa, że wrzaskliwa, ale ma taki charakter, że ona jakby nie lubi ludzi. I teraz ona nie powinna w ogóle prowadzić galerii, bo to, że jest jakąś malarką za 5 zł, to wcale nie znaczy, że jest dobra, proszę Państwa, w obcieniu z ludźmi. Także, proszę Państwa, ona jest pyskata, ona nie może wytrzymać, jak ktoś jest ładny, ktoś jest piękny, to za dużo. Państwo zobaczą na Anglii, Ameryki, Białystok, pojedźcie. A tam będziecie w cerkwiach, tam jest bardzo dużo cerkwi. Tam jest Adam, tam jest biskup Jakub, tam jest święta Maria Magdalena, tam jest święty Mikołaj prawdziwy, wszystko prawosławne. Bo tutaj w Warszawie, widzicie Państwo, ten Mikołaj, co umarł z siwą brodą, z którym ze dwa wywiady miałam, ale jeden taki fajny, udany, ciekawy, przy metrze, jak on wypowiada się króciutko o swojej tej działalności. I że jak te cyganoży do dziadogady wyciągają pieniądze z niego. No, co tutaj ten proceder ma miejsce? Rzeczywiście w Warszawie. I on mieszka na Ochocie. Już Państwo wiecie, że idziemy w kierunku Ochoty. Ja tam wcale nie mam zamiaru dojść. Tylko nasze radio dojdzie, bo jest też wchodzące radio. Tak FM Eurokonchita Barbie, Baby, Langstrom Extra. Nasze radio dojdzie, proszę Państwa, do czego? Dojdzie do czego? Ulicy Dobrej. Także proszę Państwa, że jakiś dziad ściąga z niego 400 zł haraczu. On sam dostaje 529, teraz by dostał, podwyżka było 5 zł z OPS-u, no ale tamten dziad wyciąga, że mieszka tam w te balkoniki. Proszę Państwa, mieszka, ale wcale tam nie mieszka, 2 godziny pospał na placu Narutowicza. Proszę Państwa, jak był ten święty Mikołaj wasz katolicki, moherowy, który wysyła paczki, proszę Państwa, biednym dziewczynkom, laleczki, różne takie coś, to bardzo duży uczynek, bo biedna jest ta Warszawa, ale on w ogóle po całej Polsce wysyłał. No to proszę Państwa, ten facet, u którego on tam mieszka, powiedział, o Mikołaj bogaty. Także on musiał jeszcze tam dorabiać i dlatego sprzedawał takie czasopismo. Najpierw 2,50 kosztowały, potem 5 zł te czasopismo, które ten Mikołaj z brodą wasz sprzedawał. Także proszę Państwa, no straszne rzeczy
żeby zdzierać tak ze świętego Mikołaja, waszego katolickiego, moherowego, papieskiego, bo ten most tak sugeruje też wielki i ten stadion dziesięciolecia. Rzym, waszą tę papieskość, wiarę papieską, stara wiara, stary papież, stary tramwaj, to wszystko musi być stare, no bo jest stare. Co tu dużo mówić, jak tak porozmawiać z moherową, no to na papieża się powołują, że to jest sukcesja trwająca przez całe 2000 lat. To wszystko jest nieprawdą, bo Jezus Chrystus takiej władzy to chyba by nikomu nie oddał. Jezus Chrystus jest królem. I teraz jak tam, proszę Państwa, za, po tamtej stronie, no, za mostem chciałam powiedzieć, bo to prawda, mostem łazienkowskim jadąc na Legii, to lecie był kongres świadków Jehowy. Kim jest Jezus Chrystus właśnie? Kim jest Jezus Chrystus? I to Państwo zawsze możecie poznać, uznać, dowiedzieć się, kim jest Jezus Chrystus. Jako król właśnie, to skoro jako król, no to jak żeby Jezus Chrystus jako król oddał papieżowi władzę. Jezus Chrystus powiedział, mówił o sobie, za kogo ludzie, tam w 16 rozdziale, zobacz Ewangelii Mateusza, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego. No to właśnie mówiłam, że Żydkom bardzo ciężko było poznać Jezusa Chrystusa, rozpoznać Go, rozszyfrować, pomimo, że teraz to oto on, tak udają, że są przebiegli, ale ta ich nerwowość i agresja zdradza, że to są słudzy diabła. Czy Ty wyobrażasz sobie, żeby świadkowie Jehowy to byli tacy, jak taka babka dzisiaj kupowała bilet 111, no co wychodzę ze 111, prawda? I to taka agresywna, tak się spojrzała, że ona jest jakoby najbardziej inteligentna w tym autobusie, najbardziej nerwowa, ruchliwa do działania, przygotowana, ciekawe do czego, jako służebniczka szatana, to akurat wyglądała. Także świadkowie Jehowy, jakbyście Państwo byli tam naprawdę na tej Legii, ale to już dawno się lato skończyło, będzie złota jesień polska, polska złota jesień, o świadkowie Jehowy. Są wspaniali, są bardzo mili i to są mili na cały rok. No, natomiast tutaj wyznawcy papieża, Matki Boskiej Ostrobramskiej, Częstochowskiej Rzymsko-Łacińskiej, tak postanawiają sobie, że chociaż we środę będą mili, że chociaż we środę będą zapraszali, że chociaż we środę będą łagodni do ludzi podobni. Przecież człowiek to powinien być na co dzień, prawda? Bo oni czasem kiedyś to te niedziele wyznaczali moherowi, prawda? Że niedziele. A teraz moherowi w środę się dużo modlą. No, nowożytki to tak od zachodu słońca w piątek do zachodu słońca w sobotę mają, ten sabat. No i proszę Państwa, i o co chodzi? I teraz tak, także w środę myślą ci moherowi, że i Mareczek tutaj też, jako ten moherowy zaprasza. Ja mówię tak, ci twoi moherowi jest w SMS-ie. O, dobra, że twoi moherowi to piwo pili. Mój Michałek, Karczewiu. Także proszę Państwa, piwo pili w Karczewiu. Miałam pozdrowienia z Karczewia. Ja mówię, że ten Michałek to też taki głupiutki i z pijakami siedzi tam, proszę Państwa, na Karczewie siedzi, na Karczewie! Stara wiara, stary papież, stary tramwaj, stary warsztat, stary most poniatowskiego, stara dobra, a ten budynek czerwony to najstarszy. Proszę Państwa, jesteśmy na moście Śląska, a Boże, chciałam powiedzieć, że na moście Śląska-Dąbrowskim. Jesteśmy na moście Poniatowskiego, tu zawsze takie sity są. Chociaż, no niekoniecznie dzisiaj, ale natomiast, proszę Państwa, no te ściany są obskubane, obdrapane, obmalowane. Także zapraszamy do reklamy. I już za sekundę też będziemy w bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, który też przypomina wiele innych ogrodów na świecie, bo jest to miejsce wyjątkowe i papież też właśnie tam na dobrej 56 otwierał. Był tu w Warszawie, był w roku 1999. Serdecznie Państwa zapraszamy, no i że te buziaczki przesyłam. Ciemności egipskie,
I to nie jest bynajmniej teraz nasz program nocny. Wprawdzie to KFM Eurokonci, to ekstra. No jest dzień, ale są cienie, są wzloty i upadki. Światło. Także no, Warszawa jest tutaj dość czysta. Buziaczki, proszę Państwa, no i że proszę wieść kaczki. Już jest ulica dobra, zaraz dojedziemy do biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa biedna, nerwowa, na dorobku, ale i też w tych rechodówkach ciemna i zacofana, bo moherowo jaka parafialna, mówią parafianin, to w słowniku wyrazów obcych mówią to ciemny, to zacofany, to przesadny, to przesądny człowiek, nie powinien uchlobyć. Radio to KFM Eurokonci, ta ekstra. Więc ja zobaczę, most roboczy, no bo ten poniatowski to właśnie jest to, prawda? A tam jest most roboczy. Czyli, że nareszcie zrobiono przystanek, bo tu była tylko ławka. Także na ulicy Dobrej, proszę Państwa. No, także buziaczki. No i że proszę jeść kaczki. Czekamy. Parę przystanków tylko już można podejść, podbiec, ale po co? Także proszę Państwa, jesteśmy na Mazowszu, jesteśmy nad Wisłą w Warszawie, katolickiej, moherowej Polsce. A budź zdarowa, kakorowa, krasiwa, kraśniaczka. Społeczeństwo polskie właśnie jest takie nerwowe, hipochondryczne, jest takie kaszlące, takie strasznie boją się krytyki, że jak ktoś powie, policja tam jedzie, to oni się strasznie boją krytyki, no i boją się też policji, która tam zakręca. Także proszę Państwa, no są napady w Warszawie, właśnie najwięcej napadów jest w Warszawie. Dlaczego? Dlatego, że oprócz dzikiej Kryśki, no to w Warszawie w ogóle jest chamstwo, tam, że ktoś tam coś komuś zazdrości, że ani ta ładna, prawda? To mało tego. W ogóle w Warszawie są napady. Przecież tam w Parku Skaryszewskim, o którym wspominam dzisiaj, pomiędzy Polskim Wedlem i Saską Kępą, to tam w ogóle zabili ze 2-3 osoby ostatnio. I tam dużo też nie mówią, nawet w Rzeczpospolitej kiedyś czytałam, że na Kawczej taki facet też tam rzadko mieszkał, bywał w domu i z Parku Skaryszewskiego zaprosił, ale to już wiesz, no Polaczka, jakiegoś Polaczka, o Polaczkach mowa. Co w środę chcąc podrobić tych mormonów, a na co dzień Świadków Jehowy czy prawosławnych udają, że są milsi, ciut bardziej w środę. W środę to wiesz, no Mareczek też bardziej miły jest w środę, no ale wiesz, na szczęście sletie w oprastyl. Także proszę Państwa, Pana Boga się nie oszuka, Pan Bóg nie jest głupi. To chyba jasne, ale oni czasem zapominają się, tak samo jak i kiedyś Izraelici mieli ciemne miejsca w świątyni, w których uprawiano prostytucję świątynną, różne rzeczy. No, potem palono Biblię, co było w średniowieczu, także już teraz ci Arabowie raczej nie mają szans prześcignąć całego tego zła średniowiecza. No, co oni nie wyprawiali, czego nie wyprawiali w średniowieczu. A ten okres akurat zawsze mnie najbardziej bawił. No to już teraz dowiedzieliście się, że jestem Jehówką. I tak, prawdziwa Jehówka to nie będzie obrażona, że ktoś o niej powie, że ona jest Jehówka. No bo przecież wiadomo, że Świadków Jehowy zawsze prześladowali za wiarę. Nie za to, że palą papierosy, no bo Świadkowie Jehowy nie palą papierosów, nie nadużywają alkoholu i zła nie czynią. Nie są źli Świadkowie Jehowy. Starają się być dobrze, a że są niedoskonali, tak więc te mohery szukają jakiejś szpilki, żeby ją powiększyć do wideł, do jakiejś takiej igły wielkiej. Właśnie dzisiaj mi zginęła igła i teraz nawet magnesy stosowałam w domu, żeby tam pod radiem to KFM Eurokonci, ta Barbie Baby Lunch, ekstra, gdzieś igła padła, no trudno, nic się nie stało. Tylko żeby ona gdzie tam nie pokuła. Proszę Państwa, no tak. Czyli mamy most Poniatowskiego, ulica Solec. O, jedzie dla nas autobus tam w odległości, widać przez most, ale coś długo go nie było. Coś długo go nie było. Zmierza tutaj ten autobus. Także już zakręcam. Solec 32, 34, ten sklepik taki sobie jest. To co chcesz, to nie kupisz, tylko to co. Takie tutaj jajka, 15 jajek zrobili, że po jakieś
3,50, akurat prawda. Po 5, po 6. Także wiecie Państwo, Carrefourki to one kręcą, one oszukują. Carrefourki w ogóle. 2 złote chodzi za plecami. Głupia Mańka kupuje start produktów, to ona dopiero przy kasie zorientuje się, ale już powie tak, och, ona jest wielką bogaczką, ona zapłaci honorowo i już. Także proszę Państwa, Biblioteka Uniwersytecka i znowuż dzisiaj wsiadła do autobusu 118. Taka babka, która no tak podobna do Hani Bakuły, że ja nie, drugi raz jej nie zaczepiłam, ale po prostu nie wiem, czy to jest pani Hania Bakuła, czy nie. A wcześniej siedział taki chłopaczek malutki i na ten laptop tak się patrzył swój taki, że coś niesamowitego. Lipowa, tak, o tutaj. Tak, tak, tak. Przyjaracza wsiada. Nie przyjaracza, gdzieś tam, proszę Państwa, przy tej tamce. Także, proszę Państwa, no bardzo podobna do Hani Bakuły, ale jest taka z tym nosem takim orlim bardziej i taka agresywna jest jej twarz, postać, także to chyba nie jest, ale już po prostu, no nie wiem, bo Hani Bakuły to ja znam, ale jakaś babka, przecież nie będę zaczepiać obcej kobity. No, także taka bardzo, bardzo taka zaborcza, ale ona może być bardzo miła kobieta, jeśli to nie jest też Hania Bakuła. No nie będę aż takich przyjaźni, prawda, mieć. Radio, tak FM Euro, Koncita Ekstra, będziesz miała znajomą. Biblioteka Uniwersytecka.